A zresztą się z Wami przywitam. Hello, hello. W nowym vlogu na moim kanale. Dzisiaj jest... Co jest dzisiaj? Czwartek. Zbieramy się do szkoły. Co ty robisz? Co ty robisz? Ja jeszcze w piżamie. Co ty robisz, mój... Będziczko, mój. Co tam? Piłeczki? No to idź. Go zdejmę. Niech idzie po piłeczki. Chodź. Ja jeszcze w piżamie. O, jeszcze... Chodź, tyłem się schodzi. O, będę go uczyć tyłem. Tak, ślicznie. Jeszcze nóżka. O, tak. Pięknie. No, zbieramy się do szkoły. Ja już trochę się podmalowałam. Jeszcze rzęski i... Będę się zbierać z piżamki. Mamy na godzinę. 8. Tak, mamy na 8. Przyniosłeś? Tak, daj piłeczkę. Ojej, on będzie rzucił we mnie. Będę chować. Tutaj bawimy się, że mama chowa. I on będzie szukał. Wtedy taką ma zabawę. Oj Boże. Dzisiaj co będziemy robić? Może zajdziemy sobie do ciuszka. Zobaczę. Tylko go nakarmię szybko w domu, jak wrócę. Zawiózę Lenkę. No, powiem Wam, że... Lence się bardzo podoba w nowej klasie, w pierwszej klasie. Bardzo się cieszę z tego powodu, ale tam mało osób zna tak naprawdę. Zna tylko dwóch chłopaków. Zostaw, Alan, zostaw tam. No, zna tylko... Zostaw tego kwiatka, no, zmienisz mi kwiatków. Bandyta, no, bandyta. Nie nauczy się i nic nie powie. No, nie zna dużo dzieci tam. Zna dosłownie 4 osoby. I to mówię jej, żeby tam podeszła do dzieci nowych. Pobawiła się z nimi, zagadała sama. No, ale nie wiem jak jest. Na pewno siedzi tam z tymi dziećmi, co zna, albo sama siedzi. Niestety jest taką dziewczynką. Chociaż ona jest odważna. Więc nie wiem, dlaczego teraz ma takie problemy. Nie wiem, być może odzywa się do dzieci, tylko dzieci nie bardzo chcą. Nie mam pojęcia. Nie mam je tam, więc ciężko mi coś ocenić. Ale tam w ankiecie, którą trzeba było wypełnić dla pani na temat dziecka, tam też były uwagi na temat do szkoły, do pani nauczycielki. I chciałam taką prośbę wystosować, żeby zwróciła bardzo uwagę na relacje między dziećmi w klasie, żeby tam nie było jakiejś przemocy, jakichś tam złych zdarzeń, żeby się każdy tam szanował, bo no, niestety nie czarujmy się, dzieci są wredne w dzisiejszych czasach. No. Żeby moja Lenka tylko też nie była, nie? Taka wredna dla innych. Dobra, lecę, bo muszę się zbierać. A on mi nie daje. Później się odezwę. Co ty robisz? Co ty robisz? No, tak rano. Proszę, chowam ci. Tak? Gdzie to jest? Nie ma. Nie ma. Gdzie będziesz szukał? Tam? Nie, Alanek, tam nie ma. Gdzie będziesz szukał? Tu chyba, gdzie mama chowała. Gdzie jest taśma? Tu jest? Gdzie taśma? Tam nie. Tam jest coś? Nie ma nic. Tu może. A będzie tam robił. Będziesz szukał? Znalazłeś! Jak się cieszy. Boże, on nauczył się na tą kanapę wchodzić. I powiem Wam, że strach. Trzeba przychodzić, pilnować maluchę. Dzieci już zjadły. I ja robię jajo. I taki przepis wzięłam. Znaczy wzięłam. Gdzieś tam usłyszałam w filmie na YouTube, że dziewczyna robiła jajecznicę i dodawała serek. Akurat mam taki z Delikatech, czy z jakiejś tam firmy. Chciałam sprawdzić, czy on jest dobry, czy lepszy od Almette, ale nie wiem, jeszcze nie mam zdania, bo jeszcze nie jadłam. I dodam go troszeczkę do
Nie wiem, może pół łyżeczki, może łyżeczkę do jajecznicy i zobaczymy, co to wyjdzie, czy będzie smaczne, bo ona polecała, mówiła, że bardzo super, więc, więc tak zrobię i zobaczymy. Więc taką ilość o serka wrzucamy i to zmieszam z jajem. Nie wiem, czy to... Chyba powinnam to mieszać w fazie płynnej, jak to jajo jest, a nie jak już jest gotowe, tak mi się wydaje, nie wiem. Chyba fail wyjdzie. Chyba tak. Przegrzałam jajo. Przesmażyłam. No zobaczymy, może coś z tego wyjdzie. Dobra. Ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? No właśnie, jesteśmy na podwórku i sobie łazimy, nie? Łazimy sobie, ale ładna pogoda jest. Ładna pogoda. Więc korzystamy, póki jeszcze jest. W miarę lato. I jest godzina chyba 10:30. I o 11:30 Lenka kończy zajęcia, więc... Tak, 12:00, przed 12:00 musimy być, bo ona jest zapisana na obiady, więc jeszcze obiady tam schodzą, jest 10-15 minut. Kurczę, wózka dzisiaj nie mam, niestety, bo pożyczyłam, no i później po niego pojadę. Dopiero i muszę go jakoś przydźwigać, muszę stanąć jak najbliżej szkoły, żeby jak najmniej go dźwigać. Tak, co ty robisz? Stuka? No... Żeby jakoś... Tak, gdzie idziesz? Gdzie idziesz? Tu? Kwiatuszki zostaw! Zostaw kwiatuszki! Babci pokaże wszystko! O-o! No ty! To nie wolno kwiatuszków tak zaczepiać! O-o! Nie! No, no, no! On ma ten wzrok taki... Taki, jakby chciał coś zrobić. On będzie dopiero. Zbój! Zbój! Chłopak, zbój! Coś musi robić, dotykać, ruszać, tak? Coś musisz cały czas robić? Tak! Ale ty zostaw te kwiatuszki. I tak musiał dotknąć. Tragedia. No i chwilę pochodzimy sobie. Pójdę. Rozmrażam sobie schab, więc być może będzie schab. Być może, na pewno. O ile się odmrozi. No nawet nie mogę do sklepu za bardzo pojechać z nim, bo nie mam wózka, a chciałam. Chodź. Chodź, Mysiu. Ja chcę cię wziąć. Chodź. No. A nie chodzisz na czworaka. Nie. No, gdzie chcesz się dostać, wydostać, czy co? Chodź. Na rączki. Chodź, na rączki. Hop. Tak się cieszy? Mój bąbel mały, kochany. Piękny? Piękny bąbelek. No i w sumie dzisiaj nie mam jako takiego planów. Jedziemy tylko po ten wózek. Lenka chciała właśnie pojechać do cioci pooglądać kotki małe, bo się urodziły. W sumie jeden się urodził. Więc pojedziemy tam na wieś chwilę. Posiedzimy z godzinkę, na kawkę zostaniemy i wracamy z powrotem, bo może jakieś zajęcia będzie mieć. Nie zajęcia, tylko te... lekcje, bo wczoraj miała zadane skończyć rysunek, więc dokończyła od razu, mówi, jak wróciła ze szkoły: Alenek, zostaw tam, nie wolno. Nie wolno. Chodź, bo jeszcze rosa jest. Dobra, dokończę. Ja już w domku odebrałam Lenkę i robię na szybko obiad, bo dosłownie
Ja mam takiego obiadu nie robić, bo ona je w domu, tylko dla Alanka ziemniaczka, ale okazuje się, że kuzynka jej przychodzi chyba, więc podgotuje coś. Alan, szafkę otworzył. Alan. Proszę zamknąć. Rozwalił szafkę. No ja nie mogę. Ja nie wiem, rozwaliłeś. Takie są meble, Agata meble. No, zajebiste, po prostu. Zostaw ją, zostaw. Proszę wyjść, chodź. No, Jelenka dzisiaj dostała 6, więc taki pozytyw, a ja szybko robię obiad. Mówię, mam dosłownie 20 minut, więc ziemniaczki spokojnie się ugotują. Schaboszczak też będzie zaraz i nie wiem, może otworzę sobie słoik ogórków. Robiłam kiszone, może będzie do obiadu. Zobaczymy i będziemy jechać po wózek i zobaczyć kotki na wsi. I w sumie tyle z dzisiejszego na pewno dnia. Ewentualnie jeszcze wieczorem się odezwę, bo Alanek patrzy. Ciekawy przyszedł. Cześć! Ty jesteś do mamusi podobny. Do mamusi jesteś podobny. Co ty masz tu? Czarny jesteś jakiś. Czarny. No blu, blu, blu. No. I tak to. Ja dzisiaj mam o leginsy, chociaż gorąco jest, i taką bluzeczkę, bo po prostu jakoś nie miałam co się dzisiaj ubrać i tak zarzuciłam pierwsze lepsze, co miałam. Zostaw! Zostaw! Wszystko sięga. Ja wiem. Dobra. Bajo!